organizację na mega super wypasionie i turbo fajną. Tak? Także w tym miejscu pozdrawiamy ludzi trenujących w organizacji IBK Kyokushin. W Polsce pod wodzą Artura Więzowskiego, na świecie Gerarda Gordo. Nastawienie na współpracę, tak? Organizują seminaria z ludźmi z kung fu, z taekwondo. Sam Gerard Gordo jest mistrzem bodajże Europy wielokrotnym w Sawate, w Kyokushinie i tak dalej, także wszechstronnie startował w MMA, kładzie nacisk na szkolenie właśnie grapplingu w stójce, na ziemi i brazylijskiego jiu-jitsu. Cały czas współpracują z osobami, które mają czarne pasy pierwszego, drugiego stopnia i wyżej w brazylijskim jiu-jitsu, także poziom szkolenia niesamowity i nastawienie na rozwój po to, żeby sobie poradzić. Fenomenalny. Jeśli interesuje Was karate, a chcecie czuć się bezpieczni, naprawdę wszechstronnie wyszkoleni, no to IBK jest waszym miejscem i tam naprawdę doceniają Waszą pracę, Wasz wkład w rozwój własny i całej organizacji. No i tak dochodzimy do momentu, kiedy postanowiłem się podzielić swoją wiedzą. Bartek zgodził się pomóc. Zresztą teraz tu już siedzi, nie wiem, którą tam minutę siedzi cierpliwie, czeka. Także dzięki, Robin. Bąki zbija, pierdzi w stołek. Ale bardzo, bardzo dziękuję, bardzo jestem mu wdzięczny za jego cierpliwość, za to, że pracuje, daje się wykręcać, wyginać, chociaż mu się nie chce, bo gdzieś wrócił, dopiero wrócił z Anglii w zasadzie. W środku nocy. Już dzisiaj jest, nagrywa, jest gotowy i lecimy, tak? Dzięki niemu, naprawdę dzięki niemu możecie słuchać, oglądać, uczyć się, tak? Bo dzięki niemu wiele rzeczy mogę zaprezentować. Dzięki jego wyszkoleniu i dzięki jemu, jego chęci i cierpliwości do mojej momentami durnej gadki i strasznie nudnej. Operator się uśmiecha, też mu się chyba na pawia zbiera od tej gadaniny. I to już jest, kurczę, to już jest prawie rok, jak sobie tutaj tak łapię dziobem. I dziękuję Wam, bo czuję się niesamowicie doceniony, oglądając w tej chwili tam już w zasadzie 2000 subskrypcji i tam ile już, kurde, już 300 tysięcy wyświetleń, jak nie lepiej. Więc rewelacja. Ja bardzo Wam dziękuję, czuję się niesamowicie doceniony, zmotywowany, żeby pracować dalej, chociaż jest bardzo ciężko. Wstaję o 6 rano, 10 godzin przy łopacie, wracam. Trening mój, albo trening, który prowadzę, już niedługo codziennie będę prowadził, jeszcze codziennie będę musiał ćwiczyć, bo wrzesień się zbliża i dwie sekcje. Nie wiem, jak dam radę. Za dwa tygodnie się dowiem pewnie, w jaki sposób dałem radę i będę dawał radę. Jeszcze rodzina wieczorem, najprzyjemniejsza część dnia, chociaż fizycznie dalej też męcząca, bo moja córka kochana jakoś ma kłopoty ze spaniem i jedyne, co na nią działa, to taniec ze mną i moje nucenie gustuje raczej w walcu angielskim albo jakimś tangu. Czasami coś innego i wpadnie w ucho i to jest bardzo fajne, kiedy ja coś tam zaczynam nucić, ona się krzywi, to nie ta nuta.